kolejne starcie na mapie numer 3 w tym momencie, czyli Nepal. Mapa typu King of the Hill, tak więc no jestem ciekawy, jak sobie tutaj obie drużyny poradzą i kto tym razem wyjdzie ze zwycięstwem, bo liczę tak naprawdę na wyrównanie spotkanie z dogrywką, bo myślę, że ciekawie by się to oglądało oczywiście, gdyby nie nastąpiły żadne utrudnienia tutaj związane z aktualizacją Overwatcha, ale jednak jesteśmy tutaj po to, by obserwować jak najbardziej wyrównaną i ciekawą na wysokim poziomie rozgrywkę w Overwatchu. Tak więc już widzimy, krystalizują się zespoły. Blinku, co możesz mi o nich powiedzieć? No cóż, no widzimy, że Jagiellonowie decydują się ponownie na dosyć defensywny zespół. Są już tutaj trzy tanki piknięte, jest również Priam na Hanzo. No myślę, że to jeszcze pójdzie do zmiany. No a co dzieje się po stronie Rekinów? Po stronie Rekinów widzimy Bocika. Standardowo Michy również, Shadow Chris tak samo oraz Pawlacze 1 również. Erdix tutaj decyduje się na nieco dzienny pik w tym momencie, ponieważ jest to Symetra oraz Gławdi na Winstonie w tym momencie. Także w tym zespole zmiany od poprzedniego meczu raczej duże nie zaszły, ale mimo wszystko jestem ciekawy tego, jak za 15 sekund będą toczyć tutaj walkę na tym punkcie. No bo jest to tak naprawdę ciekawa mapa. Wioska jest naprawdę interesująca i widziałem tutaj dużo ważnych i też interesujących meczów zarówno Ligi Overwatch, jak i innych rozgrywek sportowych. No a my zaczynamy w takim razie starcie dwóch zespołów. No i widzimy, oczywiście zespoły kierują się już na high groundy tutaj, będą starali się oczywiście gdzieś tam zdawać sobie nawzajem obrażenia. Priamę cały czas na farze, tak więc razem z Herdzixem, ale jest pierwsza eliminacja, tak więc w tym momencie Jagiellonowie mają przewagę, no bardzo sprytnie, Priam jeszcze dokłada jedynego fraga, Karnite również, no i teraz są rekiny w nie lada tarapatach, będą musieli prawdopodobnie się wycofać, no widzimy jak Priam V wprost okłada swoich przeciwników tymi rakietami, no to jest coś niesamowitego, jest tutaj również Diva w tym momencie, pozbawiona meka, no i oczywiście następnie pozbawiona życia. No i pierwszy punkt już przyjęty przez Jagiellonów. Tak więc to oni w tym meczu pokazują, że są górą na razie. No i widzimy w takim wypadku tutaj, że rekiny będą musiały się zgrupować, będą musiały znaleźć dla siebie miejsce, by wejść na ten punkt, by zaatakować. A teraz widzimy, że tutaj Herdix będzie szukał fragów, także pojedynek Farmersi będzie tutaj czymś, co oczywiście odegra główną rolę, jeżeli chodzi o pojedynki ziemno-powietrzne, ale także tutaj Michi teraz na Divie próbuje wjechać na punkt i agresywnie zobaczyć dla siebie kilka fragów, ale jest Bocik, który dojeżdża Quincy'a, także tutaj jest wymiana fragów. No i jednak wyrównana w tym momencie Ravenna odpowiada na to Rezem, ale Karnite dopada do Chrisa i Hero teraz z eliminacją, tak więc cały czas tutaj Jagiellonowie twardo, zwycięska strona u nich. No dokładnie tak, no mają nie lada problemy teraz rekiny, aby wejść na ten punkt, aby go w ogóle skontestować, aby go gdzieś tam również jeszcze przejąć. No cały czas gdzieś tam są tutaj obijani, tracą tych zawodników, no i tracą jednocześnie czas, a czas no jest tym kluczowym czynnikiem w Overwatchu, ponieważ zostało go już tylko 40 sekund na skontestowanie tego punktu. Widzimy już Herdix gdzieś tutaj skrada się na high groundy, będzie starał się obijać w tym momencie Imara, no ten całe szczęście ucieka, no i widzimy wycofanie, ale przelatuje górą, no i zobaczmy, ma swoją super zdolność, sporo osób tutaj również ma swoje super zdolności, jeżeli chodzi o Jagiellonów, tak więc lada chwilę, lada moment, możemy się spodziewać, ale jest Priam i ponownie to on eliminuje Herdzixa w powietrzu, no niesamowity zawodnik. Widzimy teraz Quincy'a oraz Shadow Chrisa tutaj z działaniami przeciwko obu drużynom. Quincy jednak dopada Michiego, który pozbawiony mecha nie stanowił już zbyt dużego zagrożenia dla Jagiellonów, tak więc w tym momencie myślę, że skończy się to bardzo źle dla zespołu Rekinów, aczkolwiek decydują się jeszcze na wejście, ale Graviton teraz zatrzymuje tutaj pięknie, Priam wykorzystuje tą okazję, żeby zadać jak najwięcej obrażeń, no i jest walka na punkcie w tym momencie, jest próba kontestowania, ale teraz bardzo osłabieni zawodnicy Rekinów, no i ciężko będzie to utrzymać, także kolejne eliminacje wpadają na konto Jagiellonów, jeszcze tutaj jakaś próba przyjęcia tego punktu, jest ult Divy, który łapie dwa piękne fragi, ależ to może by odwrócić losy spotkania, na Karonite odpowiada na to zabójcą Gwardiego, i Marihiro również są tam, by złapać kolejne fragi i zwycięstwo na tej rundzie jednak należy się Jagiellonom. No i widzimy, że to Jagiellonowie bez większego problemu zdobywają ten pierwszy punkcik na naszej mapie, no 100 do 0, bardzo dobry wynik, to na pewno ich tam gdzieś podbudowuje psychicznie, a to, jak wiemy, w e-sporcie jest bardzo
ważny. Zwróćmy uwagę, teraz widzimy, że Hiro zmienia swoją postać, postanawia wskoczyć na Junkrata. Bardzo dobry wybór, jeżeli chodzi właśnie o tę mapę. Swoją drogą Herjix robi dokładnie tę samą rzecz, zmienia z Farki właśnie na Złomiarza. No jestem ciekaw, która drużyna teraz wygra. No cały czas widzimy, że te mecze są gdzieś tam wyrównane. No widzieliśmy jednak, że na tej mapie poprzedniej troszkę Jagiellonowie odskoczyli. No ale miejmy nadzieję, że tutaj jeszcze rekiny pokażą się nam z naprawdę dobrej strony. No i zobaczmy, są tutaj już oczywiście Jagiellonowie, wchodzą bezpośrednio na punkt. Nie wiem, czy to jest taka wspaniała taktyka. No zobaczymy jakim to wyjdzie. Jest oczywiście tutaj Priam V, żeby obijać swoich przeciwników. Ale cały czas będą prawdopodobnie obijani przez Herjixa. No ten ma dużo lepszy kąt, żeby gdzieś tam te bombki sprzedawać, ale teraz jest piękny, wyłapany przez Quincy'ego Gwawdi. No i będą musieli się przegrupować prawdopodobnie czerwoni. Mogą mieć problemy oczywiście z wejściem. Tutaj jeszcze te bombki się dają gdzieś tam cały czas, ale wydaje mi się, że to za mało. Jest tutaj również bocik na posterunku, już gdzieś skacze po tym punkcie, ale teraz Herjix ponownie wyciągnięty przepięknie przez Quincy'ego. No i widzimy, że teraz to Jagiellonowie mają już kompletną przewagę. Hiro jeszcze tutaj dokłada jednego fraga. Teamfight właściwie musi być już wygrany. Ale dochodzą cały czas zawodnicy tutaj rekinów, próbują jeszcze dla siebie znaleźć jakieś tutaj okno do ataku. Jest Shadow Chris, który próbuje leczyć, ale teraz boleśnie wyeliminowany przez Hiro, który naprawdę rozdaje te bomby wyśmienicie. No, świetne zagranie ze strony w tym momencie Jagiellonów, tak więc to wejście mimo ukrycia się w tym chokepoincie okazało się naprawdę skuteczne i ta tarcza Orisy, która była tak szybko zbijana, jednak wytrzymywała to obrażenie razem z oczywiście Matrixem Karonite, tak więc myślę, że warto było to zagrać w ten sposób. A jakże dużo ultów widzimy w tym momencie po obu stronach. Jeszcze tutaj przewaga na razie stoi po stronie Jagiellonów. No, niewiele brakuje w tym momencie zawodnikom rekinów i wchodzą na punkt. Jest agresywny wjazd, ale Priam oraz Quincy łapią w tym momencie tutaj dla siebie kontrolę. Shadow Chris jednak z rezem, Quincy dopada Herjixa, no i przepychanki trwają dalej. Jest teraz Karonite z dwoma fragrami, ależ piękne tutaj zagranie tą bombą Divy. Może to naprawdę zmienić w tym momencie losy teamfightu, no i oczywiście zmusić rekiny po raz kolejny do wycofania się, także problem mają tutaj zawodnicy z Akademii Morskiej. No widzieliśmy tam jeszcze Imar z bardzo pięknym bupem. No Gwawdi musiał się pożegnać ze swoim życiem, ponieważ został właśnie wypchnięty w te czeluści piekielne. No ale widzimy już tutaj oczywiście grupują się teraz czerwoni, ale Priam V jest cały czas na posterunku, także Herjix wyeliminowany, ale jedzie tutaj już bomba. No, nie zdążył oczywiście się zrespić Herjix, aby otrzymać te obrażenia. Widzimy teraz również tutaj już wjeżdżają dosyć agresywnie, ale oczywiście Quincy cały czas jest, broni tego punktu, rzuca te right click, no i łapie te postacie, także Shadow Chris również wyeliminowany, tam jeszcze Gwawdi także został zrzucony. No i widzimy, że po raz kolejny kompletna dominacja ze strony Jagiellonów na 90%, już mają tych punktów, procent 90, tak więc lada chwila, lada moment będzie ta mapa zmierzała ku końcowi. No jestem ciekaw, czy rekiny jeszcze coś tutaj zdążą ugrać. Czy zagrożona sytuacja dla niego, ale problem w tym momencie. Cóż, no widzimy niesamowity problem, ale Herjix ze trzema fragami, no i to może odwrócić losy tego teamfightu. Widzimy tam jeszcze Karonite wyeliminował bocika, tak więc cały czas widzimy, są tutaj niebiescy, są tutaj Jagiellonowie, nie dają się oczywiście wyeliminować. Cały czas widzimy tutaj również Herjix obija, no ale Priam jest za swoją super zdolnością, dwa fragi po jego stronie oraz wyeliminowane ult od Michego, no i to Jagiellonowie wygrywają trzecią mapę. Piękne zagranie w tym momencie ze strony Jagiellonów. Odbili się tak naprawdę po pierwszym przegranym meczu, tak więc no cóż, w tym momencie myślę, że śmiało można powiedzieć, że już rekiny grają o wszystko w tym starciu w następnej mapie, tak więc myślę, że będzie tutaj duża presja na nich nałożona. Zobaczymy, jak sobie z nią poradzą, a teraz obserwowaliśmy oczywiście Herjixa, który pięknie tutaj eliminował jako Junkrat. Tak jak mówiłeś na początku, Junkrat jest tutaj naprawdę